To w tym miejscu swoje zakłady otworzą globalni potentaci, jak firma Thule czy Flex, której przedstawiciele w minioną środę podpisali akt notarialny zakupu działki o powierzchni niemal 7,5 hektara. Działki, na której wstępnie powstać ma jedna duża hala produkcyjna. Mamy nadzieję, że konstrukcja będzie całkowicie ukończona do grudnia 2018 roku. Pracę znaleźć ma tam ponad 100 osób. Z czasem mają powstać kolejne hale, a razem z nimi następne miejsca pracy. Po wtorkowej konferencji prasowej można jednak odnieść wrażenie, że Flex mimo tak dużego zapotrzebowania na pracowników nie obawia się o znalezienie fachowców. Na samym początku zrobiliśmy taką próbę. Otrzymaliśmy 150 CV od różnych osób, z którymi się już kontaktowaliśmy jakiś czas temu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście miasto nas nie wprowadza w błąd. Jak przyznaje zastępca prezydenta, taka wstępna rekrutacja dla tajemniczego inwestora była i wypadła pomyślnie. Pomocne miały być także programy prowadzone przez miasto. Badamy ten rynek na co dzień. Funkcjonuje Platforma Praca, subregionalne targi pracy, mieszkania na start. Tak wiele projektów, które powinny rzucić światło na nasze miasto jako warte uwagi pod kątem rynku pracy. A także inwestowania kapitału w młodych, którzy mieliby zacząć wiązać z PIŁ swoją przyszłość. Dlatego też miasto planuje zwiększyć ilość wolnych mieszkań na rynku poprzez program Mieszkanie na Start oraz dogadanie się z deweloperami, jak i z uczelniami, które mają kształcić pod lokalny rynek pracy. Dostosowujemy się kierunkami i specjalizacjami. Proponujemy uczestnictwo tego pracodawcy w procesie kształcenia. Czy to poprzez kształcenie dualne, o którym mówiłem, czy to poprzez to, że swoich specjalistów skierują do nas, a my ich zatrudnimy w części wymiaru czasu pracy i są naszymi wykładowcami, czy poprzez to, że praktyki odbywają się w danych przedsiębiorstwach. Jednak czy to wystarczy? Stopa bezrobocia w powiecie wynosi niecałe 5%. Nie jest żadną tajemnicą, że problemy z obsadzeniem wolnych stanowisk ma chociażby Philips czy Hjort Knudsen, mający zakład pod Wysoką. Firmy coraz częściej sięgają też po pracowników ze wschodniej granicy. Według raportu Work Service już 4 na 10 pracodawców zastanawia się nad zatrudnieniem Ukraińca. Zatrudnianie przez przedsiębiorców pracowników ze wschodniej granicy nie jest dla firm już oszczędnością, a wręcz koniecznością. Czy taki los czeka powstające w Pile zakłady? Według mnie jest to kwestia po prostu zaoferowania odpowiednich wynagrodzeń. Trzeba brać pod uwagę, że to nie tylko pracownicy z Ukrainy, którzy prawdę mówiąc zaniżają płace w Polsce, o tym się mało mówi, ale zaniżają płace w Polsce, ale jeżeli płace wzrosną, to być może wróci część ludzi z Wielkiej Brytanii. Czy tak się stanie, pokaże czas. Ważna będzie także wysokość wynagrodzeń w powstających zakładach. Pytanie także, jak odbije się to na innych zakładach spoza strefy, a także mniejszych przedsiębiorstwach. Ulokowanie produkcji w strefie daje różnego rodzaju profity, w tym także zwolnienie od podatku dochodowego wynoszącego 19%. 1/5 kosztów pozostaje więc w kieszeni przedsiębiorcy. Pytanie, co ten zrobi z tą sumą?